skąd bierzemy miedź i jak nam pomagają w tym nasze skały. Ja reprezentuję KGHM Kuprum z miedzią, z minerałami, ze skałami, ze skamielinami. Jestem związany od dziecka ze względu na hobbystyczne podejście do sprawy. Z samym KGHM-em związany jestem 8 lat. A z branżą górniczą od roku 2008, kiedy zacząłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Także z wykształcenia jestem inżynierem górnictwa, doktoryzuję się na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym w celu rozwinięcia dalszej drogi naukowej w tym względzie. My w Centrum Badawczo-Rozwojowym zajmujemy się tym, że wspieramy KGHM w wielu działaniach związanych z optymalizacją procesów. Tutaj akurat mój zakład zajmuje się optymalizacją procesów w hutach, w zakładach wzbogacania rud. Zajmujemy się również gospodarką obiegu zamkniętego. Tutaj mówimy o odpadach wydobywczych. Zajmujemy się projektami wdrożeniowymi, analizami ekonomicznymi, studiami wykonalności, jak również gospodarką wodną pod względem procesowym i kwestią, którą będę dzisiaj poruszał, czyli przeróbką ród. Zacznijmy od skał. Złoża miedzi charakteryzują się pewną genezą. Każde złoże stworzone zostało inaczej. Mamy tutaj w przypadku złóż miedzi głównie złoża, do czynienia głównie ze złożami porfirowymi. Tutaj możemy dać przykład naszej kopalni w Chile, Sierra Gorda. To jest złoże porfirowe. One zazwyczaj charakteryzują się mniejszą zawartością miedzi w stosunku do złóż pozostałych. A złoże, o którym ja dzisiaj będę mówił, jest to złoże sedymentacyjne. LGOM. Jest to skrót od nazwy Legnisko-Głogowski Okręg Miedziowy. Złoże to, nasze złoże KGHM-u znajduje się w obrębie tak strawanej strefy złożowej Kupfer-Schiefer, czyli tłumacząc na polski łupka miedzionośnego, która ciągnie się aż od Polski po Wielką Brytanię. I nasze kopalnie znajdują się w tym miejscu na Dolnym Śląsku. Są to trzy kopalnie, Rudna, Lubin, Polkowice, Sieroszowice. Jak powstało nasze złoże, jak powstały skały, z których wydobywamy nasze dobro? Około 250 milionów lat temu było sobie płytkie złoże, które w wyniku ewaporacja tego złoża spowodowała, że z wód tego zbiornika wytrąciły się osady, które zdeponowane zostały na dnie tego morza. Potem te osady zostały roztworami hydrotermalnymi nasycone związkami miedzi, siarki, cynku, ołowiu. I to jest nasza skała. To jest nasza skała, łupek miedzionośny. Jeden z trzech typów litologicznych, które wydobywamy w KGHM-ie. Skała ta charakteryzuje się tak naprawdę tym, że jest tam cały przekrój tablicy Mendelejewa. Jaki pierwiastek byśmy nie zbadali, gdzieś tam on występuje, ale są pewne podwyższone koncentracje pierwiastków, takich jak miedź, cynk, ołów, srebro, złoto, ren, selen, kobalt, nikiel. No niestety, mimo wszystko występują też pierwiastki, które nas nie interesują, których musimy się pozbyć w procesie, takie jak wapń, krzem, węgiel, siarka, czy biorąc pod uwagę, że tlen jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, również tlen. Jak produkujemy miedź? Większość z Państwa widzi produkt ostateczny, jest to miedź w formie katody, walcówki, drutu o zawartości miedzi 99%.
i ja opiszę Państwu proces, który dąży do tego, że my dajemy hucie, pewien produkt o podwyższonej zawartości miedzi w stosunku do tego, co jest wydobywane ze złoża, a który często jest pomijany, bo tutaj na prelekcjach nawet poprzednich prelegentów zauważyłem, że mówi się o wydobyciu, ale wydobycie, nie ma czegoś takiego jak wydobycie bez zakładu przeróbczego. Stąd my, zanim to stanie się tym, musimy w jakiś sposób wzbogacić. I tu pojawia się problem tego, że rudy kiedyś były bogate. Jeszcze w XVIII wieku można było wydobyć rudę o zawartości 15%, co wymagało później jakiejś formy rozdrobnienia, wrzucenia do pieca. Co prawda produkt, który uzyskiwaliśmy ze względów technologicznych, nie miał 99,99%. Nie bylibyśmy w stanie uzyskać takiego produktu końcowego, ale dalej rudy były dużo bogatsze. Z tym, czym my się mierzymy dzisiaj, to jest cały roczny spadek zawartości rud w złożach obecnych i przyszłych, które będziemy wydobywać. Wszystko zaczyna się w kopalni. W kopalni od obecnie w kopalni Rudna eksploatujemy złoża od 844 do 1250 metrów. Dzielni górnicy pracują 24 na dobę przez cały rok w nieludzkich warunkach. I chwała im za to. Ta ruda po wydobyciu prowadzona jest wyrobiskami górniczymi, które obecnie ich długość wynosi około 500 km długości. Jest to tak zwany transport poziomy, następnie transportem poziomy, czyli tym szybem wydobywczym, który na głębokość schodzi na około na poziom 1000 metrów, wydobywany jest szybem skipowym na powierzchnię. I tu zaczyna się nasza historia, co dalej ze skałami. Często pomijana nawet w branżowych opracowaniach. Mianowicie wchodzimy na etap przeróbki rud. 80% światowej przeróbki można opisać według tego schematu, według tych procesów, które tutaj zostały przedstawione. Czy to jest złoże porfirowe w Sierra Gordzie, czy w Australii, czy w Chinach. Wszystkie one prawdopodobnie wykorzystują taki schemat technologiczny. Tu oczywiście bardzo uproszczony. Są to złoża siarczkowe, stąd taki schemat ich przerobu. Rudy tlenkowe, które również występują i które przerabiamy między innymi w kopalni Franki w Nevadzie. One charakteryzują się trochę innymi właściwościami, inną mineralogią. Stąd tutaj proces ługowania na hałdzie, który jest ze względów technologicznych najwygodniejszy z ekstrakcją odczynnikową i z elektrolizą do odzysku już katody miedzianej. Ale jest to tylko, tak jak wspomniałem, 20% produkcji światowej. Pozostałe technologie, które nie zostały tu wymienione, to jest jakiś procent, promil, stąd nie będę o nich wspominał. Ale nawiązując do procesu u nas, w KGHM-ie, można opisać, tak jak wspomniałem, 80% procesów przeróbki rud na świecie, tym nawiązując do naszego procesu. I od czego zaczyna się przerób takiej rudy? Ona trafia do nas z kopalni, wprowadzana jest w pierwszym etapie na przesiewacz. Zaraz Państwu wytłumaczę, czemu ten przesiewacz jest taki ważny. Jak widać, tutaj są dwa pokłady sit. Jest to przesiewacz wibracyjny.
na każdym podkładzie uzyskiwane jest ziarno o innym przekroju, innym rozmiarze. Ten przesiewacz stosuje się po to, żeby ograniczyć zużycie energii na tych dwóch procesach. Są to procesy rozdrabniania, które charakteryzują się zużyciem energii w całym procesie od kopalni po przeróbkę na poziomie 53%. 53% energii idzie na te dwa procesy. Stąd ograniczenie ilości materiału, który do nich będzie dostarczany, no jest kluczowe pod względem ekonomicznym, pod względem wyniku ekonomicznego. Szacuje się, że na procesy kruszenia i mielenia procesy te odpowiadają za zużycie energii na poziomie 3-5% światowego PKB. Tu mówimy o wszystkich procesach w całym górnictwie. Stąd, jak widać, to są bardzo energochłonne procesy i powodują, no, że ten nasz rachunek ekonomiczny, no, musi uwzględniać te procesy i musimy jak najbardziej celować ograniczenie zużycia energii w nich. Na czym on polega? On polega na, tutaj mamy akurat przedstawiony schemat, jak przebiega proces kruszenia. Taka ruda z kopalni trafia i zazwyczaj poprzez uderzenie rozbijana jest na drobniejszy materiał. Proces mielenia w większości światowych zakładów przeróbczych prowadzony jest w młynach obrotowych. Polega na tym, że medium mielące stanowią tutaj kule stalowe z różnych stopów i materiał po prostu jest rozdrabniany w wyniku uderzenia takiej kuli o rudę. Co ciekawe, proces ten do samego mielenia, do samego uwolnienia tej miedzi, tego minerału ze skały zużywa 1-2% energii. Pozostała część energii idzie na ciepło, hałas, zużywane jest przez silnik. Więc jak widać, jest to proces bardzo nieefektywny, ale wymagany. Procesami, które są uzupełniające do mielenia, są to procesy klasyfikacji. One wyciągają nam ziarno, które już zostało przemielone, które, żeby nie zwiększać zużycia energii, zostaje kierowane do dalszych części procesu, żeby po raz kolejny go nie rozdrabniać i nie zwiększać zużycie energii. Po lewej stronie klasyfikator. I należy podkreślić, że mielenie odbywa się zazwyczaj na mokro. Stąd to wszystko dzieje się w zawiesinie wodnej. Stąd zużycie energii plus wody tutaj wchodzi w grę. I jak widać na tych schematach, tutaj dochodzi do rozdziału na dwa produkty. Produkt gruby, produkt dolny, produkt górny. Gruby jest kierowany z powrotem do młyna zazwyczaj, a produkt dolny trafia do procesu wzbogacania, o którym będę mówił wkrótce. Jak podejść do tego rozdrabniania? Możemy to zobaczyć na przykładzie, od jakiej wielkości startujemy. To, co wychodzi z kopalni, są to ziarna o wielkości do pół metra, czyli taka standardowa pokładowa walizka trafia na przenośnik taśmowy, na przesiewacz, potem do kruszarki. Po pierwszym etapie kruszenia uzyskujemy ziarno o wielkości, no mniej więcej takiej kartki papieru, którą przyklejamy sobie na lodówkę. Kolejny proces mielenia to są już ziarna o wielkości mrówki, a naszym docelowym rozdrobnieniem jest niesporczak.
Nie wiem, czy Państwo znają to stworzenie. Moja partnerka bardzo się tym zajmuje, stąd jest fascynujące. Polecam się z nim zapoznać, bo jest bardzo ciekawe, przeżyje nas wszystkich. Jest przy tym bardzo, bardzo, bardzo małe. I jeżeli popatrzymy, jaki to jest poziom rozdrobnienia, startując od 5000 mm do 0,2 mm, rozdrabniamy ten materiał tutaj nawet ponad 25 tysięcy razy. Stąd ta energochłonność tych procesów rozdrabniania jest tak wielka, bo musimy dotrzeć do tego ziarna mineralnego, które jest tam ukryte i jest takie niewielkie. To są minerały rudne, z których odzyskujemy miedź. One tutaj są pokazane w takiej formie makro. Tutaj może puszczę Państwu do obiegu, jak to wygląda w formie fizycznej. Proszę bardzo. To zazwyczaj nie wygląda tak pięknie jak na załączonym obrazku. Zazwyczaj jest to po prostu skała, ciemna skała. Mineralizacja jest bardzo rozproszona, stąd minerały, które my odzyskujemy, to jest poniżej, one mają wielkość poniżej 100 mikrometrów. Stąd z tego to musimy rozdrobnić poniżej 100 mikrometrów, żeby odzyskać miedź. Tu są zdjęcia pod mikroskopem. Jak Państwo widzą, te minerały konkretne, tutaj odległość 20 mikrometrów, czyli ten cały minerał ma wielkość 40 mikrometrów. Jest to wymagane do procesu, o którym zaraz Państwu wspomnę. Więc to kryją skały, to kryją nasze skały. I my, przerabiając te skały, kierujemy je do docelowego procesu wzbogacania, flotacji. Ona wykorzystuje różnice we właściwościach fizykochemicznych minerałów rudnych w stosunku do minerałów, które tworzą tak zwaną skałę płonną, czyli tego, co nie wykorzystujemy. Dolomit, piaskowiec, kwarc. Ta różnica powoduje, że kwarc, dolomit, który tworzy tą obwódkę naszego docelowego minerału, one mają właściwości hydrofilowe. One są zwilżalne przez wodę, stąd zaraz Państwu pokażę na schemacie, jak to wygląda fizycznie, ale one uzyskując odpowiednie rozdrobnienie, jesteśmy w stanie oddzielić je właśnie od tych minerałów rudnych. A nasze siarczki miedzi charakteryzują się wysoką hydrofobowością, stąd te właściwości pozwalają na uzyskanie ich w koncentracie, w produkcie pianowym. Tak to wygląda bardzo czysto, bo proces niestety nie jest taki piękny jak na załączonym schemacie, gdzie ten minerał dolomit, nazwijmy to dolomit, on przez swoje właściwości hydrofilowe, przez swoją zwilżalność wodą, on nie przyczepia się do tak zwanego, do pęcherzyków powietrza, które wykorzystujemy w procesie i nie jest wynoszony do naszego docelowego produktu, czyli do piany flotacyjnej. A minerały siarczkowe przyczepiają się do tego pęcherzyka i wynoszone są w tym procesie i tutaj odzyskiwane u góry jako piana flotacyjna, ten wzbogacony produkt. To jest schemat działania takiej maszyny. To jest zawiesina, wprowadzana jest nadawa, czyli to, co
to, co sobie rozdrobniliśmy, tutaj rozprowadzane jest powietrze i ta maszyna rozdziela nam produkt odpadowy i produkt pianowy, czyli ten produkt docelowy o podwyższonej zawartości pierwiastku. To jest zdjęcie tej piany, dlatego, tak jak wspomniałem, ten schemat jest bardzo czysty, a fizycznie to wygląda tak. To jest tak naprawdę to, co uzyskujemy i w tym produkcie mamy tak miedź, srebro, złoto, cynk, ołów, nikiel, ren. W KGHM produkujemy tak zwany koncentrat polimetaliczny. Nie rozdzielamy tego na etapie flotacji na osobne koncentraty. To się dzieje na etapie hutniczym. Stąd my kierujemy do huty taki zestaw pierwiastków o różny, tu oczywiście zawartość tych pierwiastków jest, bywa różna. W zależności od zakładu. Tutaj schematycznie też jak działa taka maszyna. Tu jest ten produkt, który nas interesuje. Tu jest odpad. Należy podkreślić, że ten etap flotacji to nie jest jedna maszyna, tylko to jest cały obieg, począwszy od rozdrabniania, potem mamy pierwsze stadium flotacji. To, co traktujemy jako odpad, dalej tam jest miedź. Kierujemy do kolejnego stadium flotacji. Potem zawracamy to do obiegu do mielania, potem jeszcze raz jest wzbogacane. To, co jest odpadem, z powrotem jest zawracane do poprzedniego stadium flotacji. Jest to schemat skomplikowany, obejmujący wiele stadiów, żeby uzyskać ten końcowy produkt. I tak oto z naszego łupka, naszego bohatera, o zawartości około średnio teraz 1,7% miedzi, uzyskujemy koncentrat miedzi o zawartości około 23%. Tam jest dodatkowo cała gama, tak jak wspomniałem, innych pierwiastków. Także jeżeli mówimy tutaj o produkcji złota, gdzie tutaj w ciągu roku około 0,5 tony złota produkuje się w KGHM-ie, to jest dokładnie w tym produkcie. To jest ten produkt, gdzie my celujemy w odzysk miedzi, ale przy okazji, co tam trafi, to nas interesuje i jest odzyskiwane. Następnie koncentrat taki jest skierowany do procesu odwadniania, filtracji, a następnie do suszenia w piecach obrotowych, aby uzyskać wymagane przez huty zawartość wody. Wilgotność na poziomie 8% mniej więcej. I tak przechodząc przez te elementy, o których mówiłem, kopalnia, zakład przeróbczy, trafia to do huty, do rafinacji. I tam dalej jako katoda albo zostaje ulokowany na rynku, albo jako katoda kierowany jest do dalszego przetwórstwa, gdzie produkujemy walcówkę i drut w hucie miedzi Cedynia. Ale czegoś tu brakuje. No mamy koncentrat, ale co dzieje się z pozostałą częścią? Gdzieś powinien być jeszcze odpad. No i tak, biorąc pod uwagę, że w 2021 roku, to są dane za 2021 rok, bo za 2022 jeszcze nie są publikowane, wyprodukowaliśmy około 1,74 miliona ton koncentratu, co stanowi wagowo około 6% w stosunku tego, co zostało kierowane do zakładu wzbogacania. A to z kolejności zostało przetopione na oś 360 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej. A co z pozostałą częścią?
To jest nasz odpad. To jest nasz odpad. 28 milionów ton odpadu, około 94% o zawartości miedzi, 0,24% kierowane jest do unieszkodliwiania. Czyli jak Państwo widzą, do zakładu wchodzi 100% tego, co wychodzi z kopalni, a do dalszego przerobu wchodzi nam tylko 6%. 94% jest traktowane jako odpad. To należy podkreślić, że te 0,24% miedzi to są minerały, które bardzo, bardzo, bardzo ciężko odzyskać na tym etapie technologii. W przyszłości jak najbardziej to jest złoże, to będzie traktowane jako złoże antropogeniczne, ale na tym etapie to po prostu ekonomicznie się nie kalkuluje, stąd zbieramy to na przyszłość. Tu zdjęcie z naszego pięknego żelaznego mostu, jednego, to jest największy zbiornik odpadów flotacyjnych w środkowej Europie. Wygląda jak nad morzem. W wodzie raczej nie radziłbym się kąpać, ale pływają po nim kutry. Bardzo ciekawe widoczki, to akurat jest wschód słońca w jakiś lipcowy poranek, jak tam pływałem. Co z tymi odpadami? No, tak jak wspomniałem, na tym etapie technologii odzysk miedzi tutaj nie jest opłacalny przy tym, co my testowaliśmy, bo mój zakład również, zajmujemy się tym od lat. Prowadzimy akurat aktualnie projekty, które pozwalałyby na zagospodarowanie tego między innymi w drogownictwie czy w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym. Więc tutaj ten odzysk minerałów jakby odkładamy na dalszy plan. Staramy się w jakimś stopniu zagospodarować to też gospodarczo w inny sposób. No i dalej szukamy pomysłów. Tu na bieżąco w tym momencie również idzie parę projektów, które realizujemy w tym zakresie. Stąd wydaje się to być bardzo obiecujący kierunek, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych odpadów innych niż odzysk miedzi czy pierwiastków z tego materiału. No i to jest koniec naszej skały. Ona skończy jako odpad flotacyjny, więc jakby ta historia została przedstawiona. Ale jeżeli chodzi o samą przeróbkę, mierzymy się tutaj ze światowym spadkiem zawartości pierwiastków w złożach. W naszym złożu też, począwszy od początku eksploatacji, gdzie to było 1,85-1,90%, teraz mamy już 1,70%. Żeby utrzymać produkcję na bieżącym poziomie, wymaga to zwiększenia przerobów, bo jeżeli mamy mniejszą zawartość miedzi, a chcemy uzyskać tyle samo produktów, to musimy przerobić więcej rudy. To się przekłada na zużycie energii, na zużycie wody, na zwiększenie ilości odpadów, na pogorszenie się wskaźników technologicznych przy uboższej rudzie. Stąd wszystkie projekty, nawet teraz, jeżeli mówimy o Sierze Gordzie, że mówimy o zużyciu energii, tam zakład pracuje już tylko na OZE. Wyeliminowaliśmy paliwa kopalne jako źródło energii. Recycling wód nie. W naszym przypadku, w przypadku KGHM-u mamy ten plus, polskiego KGHM-u tutaj na Dolnym Śląsku, mamy ten plus, że nasze kopalnie są zawodnione, więc nam wody nie brakuje. Mimo wszystko ją wykorzystujemy w procesie ile można zgodnie z taką polityką właśnie obiegu zamkniętego, ale patrząc na to, gdzie są największe złoża miedzi, one są w obszarach, które dotykane są przez niedobór wody. Stąd tam problem jest znacznie większy, gdzie na przykład w Sierze Gordzie woda dostarczana jest z oceanu rurociągami o długości 400 km do zakładów wzbogacania. A przerób
jednego zakładu, który tam mamy, teraz już trochę więcej, ale jest w KGHM-ie wszystkie zakłady przerabiają 100 tysięcy ton rudy dziennie. Tam jeden zakład przerabia tyle i on docelowo będzie przerabiał 200 tysięcy ton rudy dziennie. Stąd proszę sobie wyobrazić, jakie to jest zapotrzebowanie na wodę na środku pustyni, gdzie nie ma dostępu do takiej wody. Stąd tam wprowadzane są wszystkie możliwe technologie związane z odsalaniem wód, z możliwością redukcji ich parowania i możliwością ponownego wykorzystania w procesie. Także to jest taki bardzo, bardzo, bardzo palący temat, jeżeli chodzi o światowe wydobycie miedzi i nie tylko. Jeżeli chodzi o takie projekty, które my realizujemy po to, żeby ograniczyć zużycie energii, zużycie tej wody, jakoś poprawić wpływ na środowisko, czy zmniejszyć koszty eksploatacji, to z takich, w których ja uczestniczyłem, technologia Biomor, gdzie zbudowaliśmy instalację pilotową w wyrobisku górniczym w kopalni Rudna i zatłaczaliśmy do wyrobiska, do calizny kwas siarkowy. Kwas siarkowy, instalacja miała tak zwany bioreaktor, który wspomaga reaktywację czynnika utleniającego. Nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie docelowo ta technologia miała prowadzić do tego, że odwiertami zatłaczalibyśmy kwas siarkowy do złoża, a z drugiej strony wyciągali ten kwas siarkowy, który zawierałby miedź i inne pierwiastki i przerabiali na powierzchni w zakładzie przeróbczym. Jest to technologia na takim etapie rozwojowym, bym powiedział, ale gdyby to się udało, to nie trzeba by budować szybów, schodzić 1000 metrów pod ziemię, wydobywać tego na powierzchnię, tylko wszystko działoby się pod powierzchnią ziemi. Mamy tutaj też taki projekt, który na etapie jeszcze wychodzenia z kopalni ruda byłaby klasyfikowana na tą, która ma miedź, bo trzeba podkreślić, że tam są ziarna, które nie mają miedzi albo mają jej na tyle mało, że nie nadają się do procesu wzbogacania. Stąd można by było je wydzielić. I wydzielenie na przykład 10% tego materiału i nie kierowanie go do procesów mielenia, kruszenia, no zmniejszyłoby nam gwałtownie zużycie energii w procesie, stąd to też jeden z takich ciekawszych projektów, gdzie wykorzystujemy promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie w zakresie podczerwieni, w świetle widzialnym do określenia właściwości tego materiału i wydzielenia materiału, który nas nie interesuje przed docelowym procesem wzbogacania. Dziękuję bardzo za uwagę.